Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest typowo dla facetów. Często bywa tak, że nie ma czasu, wpadamy szybko do kuchni, musimy coś przygotować na szybko, a nie mamy na to czasu. W związku z tym zakasamy rękawy i bierzemy się do pracy. Potrzebujemy ser brie, makaron, wino i ostrą papryczkę. Ja wykorzystam jalapeno. A zatem przystępujemy do pracy. Nastawiamy wodę na makaron. Piekarnik ustawiamy na 180 stopni do pieczenia, aby rozpuścił nam się ser i zaczynamy przygotowywać nasze danie po to, by za 10 minut być gotowymi dla naszych gości. Nakładamy ser na papier pergaminowy i wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Zanim włożymy do pieca, możemy lekko naciąć górną część skórki, po to, żeby później łatwiej było otworzyć nam krążki sera. Tak przygotowany ser jest gotowy do włożenia do piekarnika. W międzyczasie przygotowujemy pikantny dodatek do naszego sera, czyli papryczkę jalapeno. Wykrawając lekko i delikatnie nasiona razem z błoną, w której znajduje się najwięcej ostrości. Po wykrojeniu taką papryczkę kroimy w drobną kostkę. W zależności od tego, jak chcemy ostrą uzyskać potrawę, dodajemy taką ilość chili. Jeżeli nie posiadamy świeżej papryki chili czy jalapeno, tak jak ja używam, możemy zawsze wykorzystać płatki proszkowane, suszone, bądź też po prostu z pieprz kajeński w proszku. I ostrzegam panowie, pamiętajcie, jeżeli kroicie chili gołymi rękami, to dokładnie je umyjcie, zanim zaczniecie dotykać swoją partnerkę. Woda wrze, więc możemy wrzucać makaron do gotowania. I czekamy teraz 6 minut na ugotowanie naszego makaronu. Ser już jest gotowy. Możemy zatem przygotować nasze danie, czyli podstawa naszego dania jest przygotowana. Makaron już dochodzi, jest odpowiednio ugotowany al dente. Za pomocą widelca otwieramy rozpuszczony ser, czyli widzicie Państwo w tym momencie piękną, płynną konsystencję. Dodajemy papryczkę chili. Będą sami faceci, więc wymagamy ostrego cięcia. I nasz makaron. Tak przygotowane talerze możemy już podawać. I oczywiście ostatni dodatek, czyli białe wino. Po przygotowaniu takiego wyśmienitego obiadu na pewno wino będzie świetnym dodatkiem. Zapraszam i życzę smacznego.